Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Każda przesyłka z piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Po niedawnych pełnych emocji wyborach Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej w ubiegłą sobotę w Rzymie miało miejsce ważne wydarzenie dotyczące dalszych losów Unii Europejskiej. Podczas obchodów 60-lecia podpisania traktatów rzymskich, które zapoczątkowały integrację na kontynencie europejskim, przywódcy 27 państw przyjęli deklarację dotyczącą przyszłości wspólnoty. 60 lat temu na dokumentach traktatu rzymskiego swój podpis złożyło 6 państw: Francja, Republika Federalna Niemiec, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Dziś deklarację rzymską podpisało 27 przywódców państw. Wśród nich zabrakło Wielkiej Brytanii, która zdecydowała się opuścić europejską wspólnotę. Szkoda, że ten jubileusz, mimo tego, że wzniosły i ma być dużym świętem i tak go staramy się traktować, to jednak w cieniu tej decyzji Wielkiej Brytanii. Rząd polski zdecydował się na podpisanie dokumentu. Jak zaznaczyła premier Beata Szydło, postulaty, jakich domagał się nasz kraj wraz z przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej, zostały w deklaracji uwzględnione. Jest dobry moment do tego, żeby zrobić kolejny krok, do tego, żeby nie zatrzymać się tylko i wyłącznie na tym dzisiejszym dniu, ale żeby ten dzień był początkiem refleksji nad odbudową i odnową Unii Europejskiej, tych wszystkich wartości, które połączyły kiedyś Europejczyków. Teraz czas na to, abyśmy przygotowali dobre projekty, które będą wypełniały ten dzisiejszy dzień, będą tym kolejnym krokiem i żebyśmy mogli mówić o rozwijającej się jednej i szczęśliwej Europie. W czasie uroczystości wygłoszonych zostało wiele przemówień, zapewnień i deklaracji. Why should we lose our trust in the purpose of unity today? Dlaczego dzisiaj mielibyśmy utracić wiarę w cel jedności? Czy tylko dlatego, że stała się naszą rzeczywistością, albo że zaczęła nas nudzić lub męczyć? Europa jako podmiot polityczny będzie albo zjednoczona, albo nie będzie jej wcale. Will either be united or will not be at all. Abbiamo dato una prospettiva decennale. Ważne jest, aby będąc na dobrej drodze podążać naprzód i myślę, że to osiągnęliśmy. Począwszy od jutra, Parlament Europejski będzie pilnować, aby pisemna deklaracja przekształciła się w konkretne działania. W deklaracji rozwodniono zapisy dotyczące Unii różnych prędkości. Mimo to o takim rozwiązaniu głośno mówi kanclerz Angela Merkel. Europa różnych prędkości nie oznacza, że nie będzie jednolitej Europy. Jasno mówimy, że chcemy iść w tym samym kierunku, a niektóre rzeczy nie podlegają negocjacji, takie jak jednolity rynek oraz cztery podstawowe wolności, które są naszymi wartościami. Wolności opinii, wolności słowa, wolności prasy, wolności wyznania. To czyni nas mocnymi i nie będziemy tego podważać.
W uroczystościach premier polskiego rządu spotkała się z prezydentem Republiki Włoskiej Sergio Mattarellą na oficjalnym posiłku, a także odwiedziła stolicę apostolską, gdzie złożyła wiązankę kwiatów na grobie świętego Jana Pawła II. Powrót do Europy ojczyzn generała de Gaulle'a i poszanowanie suwerenności wszystkich państw. Za taką wizją opowiada się polski rząd. Podpisana tydzień temu deklaracja, choć ma znaczenie symboliczne, nie ma wielkiego wpływu na rozwój wspólnoty, podkreślają eksperci, wskazując, że dokument otwiera niebezpieczną furtkę dla Europy kilku prędkości. Brexit, kryzys migracyjny czy kryzys unijnych instytucji wyraźnie podzieliły Unię Europejską. Jedność miało pokazać podpisanie wspólnej deklaracji w sprawie przyszłości wspólnoty. Dokument ma znaczenie symboliczne, jednak żaden kraj nie jest zobowiązany do kierowania się jego zapisami, wskazuje były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej Dariusz Sopków. Ta deklaracja nie ma wielkiego wpływu na rozwój Unii Europejskiej, stąd jest bardzo elastyczna. Każdy tam musi znaleźć coś dla siebie. Symboliczna jedność w Rzymie wcale nie oznacza wspólnej wizji Unii Europejskiej. W Europie trwa spór między Europą ojczyzn generała de Gaulle'a a koncepcją Europy dwóch prędkości forsowaną przez Francję, Niemcy, Włochy i Hiszpanię, zauważa politolog dr Marceli Burdelski. Wizje są różne, nie ma zgody, czyli wrócił spór z lat 60. Będziemy działać wspólnie w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem. Taki zapis znalazł się w deklaracji rzymskiej. To niebezpieczne sformułowanie, które otwiera furtkę dla Europy kilku prędkości, tłumaczy Dariusz Sopków. Wiadomo, że to jest już próba podziału zapowiedziana w lutym, na początku lutego tego roku przez kanclerz Merkel, potwierdzona w czasie szczytu w Wersalu. Wszystkie próby, a właściwie nawet naciski na eliminowanie tradycji, na eliminowanie kultury, na eliminowanie wskazań ewangelicznych powodują te wszystkie nieszczęścia, które Europę spotykają lub spotkać mogą. Nie tylko zasada solidarności, czyli pomocy bogatszych krajów wobec biednych, ale także zasada spójności i subsydiarności legły u podstaw traktatów rzymskich, dodaje dr Marceli Burdelski. To jest zasada subsydiarności pochodząca z chrześcijańskiej nauki społecznej. Ona zakłada, że instytucje unijne działają, wkraczają tam, gdzie państwo narodowe nie daje rady. Zabudowaniem przyszłości Unii Europejskiej na fundamencie solidarności i poszanowaniu suwerenności państw opowiada się polski rząd. Polska stoi po stronie zasad, które legły u podstaw integracji europejskiej. W opozycji do nich ustawiają się tak zwane kraje starej Unii, deklarując swoje poparcie dla Europy kilku prędkości. Deklaracja rzymska zawiera ważne postulaty z punktu widzenia Polski i Unii Europejskiej. Polska ma prawo mówić w Unii jako jej równoprawny członek. Ma prawo wyrażać swoje zdanie, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Nie na podpisaniu deklaracji przez polski rząd, ale na miejscu premier Beaty Szydło w trakcie wspólnego zdjęcia koncentruje się Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Niestety opozycji polskiej na tym szczycie najlepiej świadczy miejsce, które pani premier Beata Szydło znalazła na zdjęciu, czyli w ostatnim szeregu. Szeregi były dwa, a miejsce z tyłu dla premier Beaty Szydło to w ocenie Nowoczesnej kara za wizytę Jarosława Kaczyńskiego w Londynie i odrębne negocjowanie Brexitu. Z taką argumentacją nie zgadza się wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Aktywnie zabieramy głos, a nie tak jak nasi poprzedni. Mówimy, trzeba wszystko podpisać, na wszystko się godzić bez dyskusji, bez przedstawiania swojego stanowiska. Miejsce w centrum Unii Europejskiej może zagwarantować Polsce tylko wstąpienie do strefy euro, odpowiada Nowoczesna. Rząd polski nie robi nic, żebyśmy dalej się integrowali z Unią Europejską. Dlatego Nowoczesna uważa, że powinniśmy przystąpić do strefy euro, bo tylko przystąpienie do strefy euro spowoduje, że będziemy zakotwiczeni w tym ścisłym centrum Unii Europejskiej. Zapisy o wspólnej walucie znalazły się również w podpisanej wczoraj deklaracji rzymskiej, a to, jak podkreśla Stanisław Tyszka z Kukiz15, zaprzeczenie zasadzie solidarności. Żeby uzdrowić Unię Europejską, żeby ona rzeczywiście stała się konkurencyjna na świecie pod względem gospodarczym, trzeba doprowadzić jak najszybciej do kontrolowanego demontażu strefy euro. Różne tempo integracji państw wspólnoty to zły kierunek dla całej Unii, jak i poszczególnych krajów członkowskich, mówił w trakcie wywiadu dla Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Jeżeli zaczną być budowane Unie Europejskie różne, czyli krótko mówiąc to, co niektórzy nazywają Unią Wielu Prędkości, a w praktyce ekskluzywne kluby, w których będą się zamykały poszczególne kraje, to jestem przekonany, że w perspektywie nie wróży to absolutnie nic dobrego. Dlatego stanowczy sprzeciw wobec Europy kilku prędkości deklaruje polski rząd, który jednoznacznie opowiada się za dalszą integracją w oparciu o wizję Europy ojczyzn generała de Gaulle'a i poszanowanie suwerenności państw.
przeddzień jubileuszowego szczytu Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej oraz unijnych urzędników. Wezwał ich do wsłuchania się w postulaty ludzi i narodów tworzących wspólnotę. U źródeł idei Europy znajduje się postać i odpowiedzialność osoby ludzkiej z jej zaczynem ewangelicznego braterstwa, z jej pragnieniem prawdy i sprawiedliwości. Papież wskazał, że współczesność jest zdominowana przez różne kryzysy. Ekonomiczny, kryzys rodziny i wzorców społecznych, kryzys instytucjonalny oraz migracyjny. Słowo kryzys nie oznacza jednak tylko złych czasów, które trzeba pokonać. Słowo kryzys ma swoje korzenie w greckim czasowniku krino, co oznacza dochodzenie, przemyślenie, osądzenie. Zatem nasze czasy są okresem rozeznawania, zachęcającym nas do rozważania tego, co istotne i budowania na nim. Jest to zatem czas wyzwań i szans. Odpowiedzią na kryzysy są filary, na których budowana była Unia Europejska. Do rządzących należy rozeznanie dróg nadziei, podkreślił papież Franciszek. Europa odnajduje nadzieję, gdy człowiek jest ośrodkiem i sercem jej instytucji. Myślę, że oznacza to staranne i ufne wysłuchanie postulatów pochodzących zarówno od poszczególnych osób, jak i społeczeństw i narodów tworzących Unię. Niestety często odnosi się wrażenie, że istnieje rozłam emocjonalny między obywatelami a instytucjami europejskimi, nierzadko postrzeganymi jako dalekie i niezwracające uwagi na różne wrażliwości stanowiące Unię. Dziś Unia Europejska musi na nowo odkryć sens bycia przede wszystkim wspólnotą osób i narodów, podkreślił Ojciec Święty. Europa odnajduje nadzieję w solidarności, która jest również najskuteczniejszym antidotum na nowoczesne populizmy. Papież Franciszek dodał, że Europa odnajduje nadzieję, gdy nie zamyka się w lęku fałszywych zabezpieczeń, gdy inwestuje w rozwój, z którego sprawiedliwie czerpią wszyscy. Europa odnajduje nadzieję, gdy dąży do pokoju. Kiedy inwestuje w rodzinę, która jest pierwszą i podstawową komórką społeczeństwa, kiedy szanuje sumienie i ideały swoich obywateli, kiedy zapewnia możliwość posiadania dzieci bez obawy, że nie będzie ich można utrzymać, kiedy broni życia w całej jego świętości. Na koniec swojego przemówienia Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że Unia Europejska nie ma przed sobą nieuniknionej starości, ale możliwość nowej młodości. Ponadto zaznaczył, że cały Kościół modli się o wspólną integrację dla wszystkich państw Unii. Z Rzymu dla Informacji Dnia Mateusz Piendel. Szukasz dobrej oferty hipotecznej? Zapraszamy do biur Polskiej Credit Union. Jeżeli nie masz czasu, to zadzwoń i skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. A teraz zapraszam na kilka dalszych wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. Atak na polski konsulat w Łódzku na Ukrainie. Nieznani sprawcy ostrzelali budynek z granatnika. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamyka polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne na Ukrainie i domaga się lepszej ich ochrony. Kijów przekonuje, że atak to prowokacja Rosji.
Do ataku doszło po północy czasu miejscowego. Pocisk wystrzelony najprawdopodobniej z granatnika uderzył w budynek tuż nad częścią mieszkalną. Przebywał w niej pracownik konsulatu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Oddanie strzału z granatnika i szkody, które zostały spowodowane w budynku. Na szczęście nie było żadnych ofiar w ludziach. To nie jest coś, nad czym można przejść po prostu do porządku dziennego, to wymaga zdecydowanej interwencji. O ataku prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Petro Poroszenko potępił napaść na konsulat i zapowiedział wzmocnienie ochrony polskich placówek dyplomatycznych oraz miejsc pamięci. Prezydent Ukrainy nie wyklucza, że był to atak terrorystyczny, podkreśla jego rzecznik. Prezydent zdecydowanie potępił ostrzał Konsulatu Generalnego Polski w Łódzku i polecił organom porządku natychmiastowe użycie wszelkich środków dla wyjaśnienia tego incydentu i odnalezienia winnych. Poroszenko zaproponował, aby do śledztwa w sprawie ataku włączeni byli polscy specjaliści. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy bada sprawę z paragrafu o terroryzmie. Okoliczności ostrzału będzie wyjaśniać niezależnie Polska Prokuratura Krajowa. Po ataku polskie MSZ zdecydował o zamknięciu placówek dyplomatycznych na Ukrainie. Pomimo zamknięcia urzędów konsularnych, konsulowie RP będą udzielać niezbędnej pomocy obywatelom Rzeczypospolitej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski zażądało od Ukrainy zapewnienia efektywnej i całodobowej ochrony polskich przedstawicielstw. Do resortu wezwany został także ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca. MSZ Ukrainy twierdzi, że atak to prowokacja Rosji. Najpierw skupiano się na pomnikach, a teraz jest uwaga do placówek dyplomatycznych. Dlaczego? Jeżeli po prostu sobie pomyślimy, dlaczego mamy takie prowokacje przeciwko Polsce na Ukrainie, bo ktoś nie chce dobrej współpracy i dobrych relacji pomiędzy Ukrainą a Polską. Zdarzenie w Łódzku nie jest przypadkowe, uważa marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wczoraj bardzo dobre, optymistyczne spotkanie w naszym formacie, o którym już wspominałem, Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy, a w nocy bezpośrednio po powrocie pana przewodniczącego Parubija dochodzi do takiego zdarzenia. To nasuwa pewne podejrzenia. Część ekspertów nie wyklucza, że tego typu wydarzenia mogą być inspirowane przez Moskwę. To może być element wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję, wskazuje politolog dr Grzegorz Piątkowski. Mamy właściwie wojnę, tylko ta wojna nie wygląda tak jak 100 lat temu, że stają naprzeciwko siebie w okopach dwa wojska, ale ta wojna wygląda dzisiaj właśnie w taki sposób. Jest to asymetryczna wojna, wojna nowoczesna. Łódzk to stolica obwodu wołyńskiego, gdzie rozegrał się dramat Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Niestety na Ukrainie odradzają się nastroje nacjonalistyczne, które nawiązują do banderyzmu. Trudna przeszłość polsko-ukraińska może być wykorzystywana do współczesnych rozgrywek politycznych. Polityka Unii Europejskiej, w tym polityka imigracyjna, była też tematem poruszanym na szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w poniedziałek w Warszawie z udziałem premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Dotychczasowa polityka migracyjna nie zdała egzaminu. Te słowa wyraźnie wybrzmiały po spotkaniu premierów czterech państw Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka, a Polska również, nigdy nie zgodzi się na szantaż i nie zgodzi się na takie dyktowanie takich warunków. Powiedziała premier Polski Beata Szydło. Była to odpowiedź na słowa Dimitrisa Avramopoulosa, komisarza Unii Europejskiej do spraw migracji, który powiedział, że państwa członkowskie Unii muszą wywiązać się z podjętych jesienią 2015 roku zobowiązań przejmowania uchodźców od Włoch i Grecji. Do września kraje Unii Europejskiej powinny przejąć w ramach programu relokacji przynajmniej 26 tysięcy uchodźców przebywających w Grecji i we Włoszech. Takie wypowiedzi nie służą budowaniu jedności Unii, zaznaczają premierzy Grupy Wyszehradzkiej. Węgry zamknęły już wszystkie furtki prawne umożliwiające napływ imigrantów do Europy. Premier Węgier zapewnia, że jego kraj gotowy jest na blokadę, jeśli dojdzie do zawarcia porozumienia między Unią Europejską a Turcją. Nie wolno nam się dać zastraszyć, mówi Viktor Orban. Jesteśmy w stanie zatrzymać wszelkie fale imigracji na granicy serbsko-węgierskiej. Węgry uczyniły już krok, żeby tak zwany biznes migracyjny zlikwidować. Podobne stanowisko wyraziły pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej. Nie zgadzamy się na obowiązkowe relokacje uciekinierów, dodaje premier Czech.
a szantaż funduszami europejskimi nie może być środkiem nacisku. Jesteśmy przeciwko łączeniu debaty na temat polityki migracyjnej z funduszami europejskimi. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej zwrócili także uwagę na konieczność zabezpieczenia w procesie Brexitu interesów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zaznaczyli przy tym, że Zjednoczone Królestwo wychodzące z Unii nie może być w lepszej pozycji niż państwa członkowskie, zaznaczył premier Słowacji. Urobimy żywotną chybę w funkcjonowaniu. To może być bardzo zły przykład dla innych krajów, w których mogą się pojawić, być może słabsze jeszcze, ale z miesiąca na miesiąc coraz silniejsze ruchy przeciwko wspólnej Europie. Silniejsze hnutia, które są nasmerowane przeciw Europie. Państwa Grupy Wyszehradzkiej jednym głosem przeciwstawiły się także działaniom na rzecz Europy dwóch prędkości. Dziękowały za stanowczy głos premier Beaty Szydło w negocjacjach dotyczących ostatecznej treści podpisanej we Włoszech deklaracji rzymskiej. Państwa V4 zapowiedziały także wspólne działania na rzecz ochrony praw swoich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii. Zależy nam na dobrych relacjach z Wielką Brytanią. Dla Polski to jest ważny partner. Chcemy również, ażeby był ważnym partnerem dla Unii Europejskiej po opuszczeniu naszego grona. W miniony poniedziałek w stolicy Dolnego Śląska odbyło się uroczyste powitanie brytyjskich i amerykańskich żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce i chronić wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wrocław to pierwszy przystanek kontyngentu NATO, który zmierza z Niemiec do Orzysza. Są to pododdziały wojsk amerykańskich i Wielkiej Brytanii, również Polski, które udają się do rozmieszczenia w ramach brygadowej grupy bojowej, która będzie dyslokowana w rejonie Orzysza, północno-wschodniej części Polski. Podkreśla zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Jan Śliwka. Żołnierze mają do pokonania ponad 1000 kilometrów. Wojskowe transporty będzie można spotkać na drogach. Przemieszczają się w zorganizowanych kolumnach pilotowanych przez żandarmerię. Obecność brytyjskich i amerykańskich wojskowych potwierdza, że NATO jest zdolne do szybkiego przemieszczania żołnierzy, którzy będą chronić granic sojuszu, zaznaczył konsul generalny USA Walter Brownler. Proszę, byście poznali naszych żołnierzy. Pozostaną oni w Polsce i regionie tak długo, jak będziecie nas potrzebować. Jesteśmy sojusznikami na zawsze. Brytyjscy i amerykańscy żołnierze czują się w Polsce bardzo dobrze. Dzień dobry. Czujemy się bardzo zaszczyceni tym niezwykle ciepłym przyjęciem, które Państwo dla nas przygotowali i którego doświadczamy od momentu, gdy przekroczyliśmy granicę Polski. Czujemy się bardzo zaszczyceni mogąc tu być. Jest to doświadczenie, które na pewno zapamiętamy do końca życia. Dziękuję. W trakcie pikniku na wrocławskim rynku mieszkańcy miasta mogli porozmawiać z żołnierzami, a także zobaczyć sprzęt wojskowy. Umiędzynarodowienie dochodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej staje się faktem. Europejskie laboratorium w Hiszpanii potwierdziło swój udział w badaniach próbek pobranych z wraku samolotu Tu-154M na obecność materiałów wybuchowych, podała prokuratura krajowa. Badania mają dać odpowiedź, czy na wraku Tupolewa i na ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej znajdują się ślady materiałów wybuchowych. Laboratorium Kryminalistyczne Policji Naukowej Hiszpanii jest jednym z czterech europejskich laboratoriów, które ma pomóc polskiej prokuraturze w wyjaśnieniu najważniejszego śledztwa toczącego się w Polsce. Zachodnie laboratoria, m.in. w Anglii i Hiszpanii, na potrzeby badań zakupiły poszerzone wzorce z substancjami, których obecność chcą zweryfikować. Przeprowadzone mają zostać kluczowe badania fizykochemiczne. Jest to kolejny krok w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej. W ostatnim czasie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał kontrakt z argentyńskim prawnikiem Luisem Moreno Ocampo, który ma wesprzeć polski rząd w odzyskaniu szczątków Tupolewa. Argentyński prawnik jest specjalistą w mediowaniu podczas międzynarodowych sporów. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Tu-154M w Smoleńsku zginął prezydent Polski Lech Kaczyński. Wraz z nim zginęło 95 osób, w tym pierwsza dama, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i czołowi przedstawiciele polskiej polityki. Konsulat RP w Monachium opublikował nieznane dotąd pośmiertne zdjęcia majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. Fotografie zostały odnalezione w albumach przekazanych stronie polskiej przez wnuka oficera Wehrmachtu. Dwa albumy zawierające ponad 700 zdjęć z lat 1939-1941 przekazał konsulatowi generalnemu RP w Monachium mieszkaniec Bawarii. W
Wcześniej oddał on ambasadzie polskiej w Berlinie obraz Franciszka Mraszka na przypiecku, który został skradziony w czasie II wojny światowej przez jego dziadka, oficera niemieckiego stacjonującego w Pałacu Prezydenckim w Spale. Fotografie przekazane stronie polskiej zostaną poddane badaniom naukowym. Po wstępnej analizie stwierdzono, że zdjęcia zostały wykonane zaraz po odnalezieniu ciała majora Hubala przez Niemców w sosnowym zagajniku w Anielinie koło Opoczna. Major Henryk Dobrzyński zginął zastrzelony z broni maszynowej rankiem 30 kwietnia 1940 roku. Przed tygodniem, w Dniu Świętości Życia, siostry franciszkanki rodziny Maryi dziękowały Panu Bogu za 160 lat istnienia zgromadzenia. Siostry modliły się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Zgromadzenie w 1857 roku założył święty ksiądz arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński. Siostry odpowiedziały na potrzeby biednych polskich dzieci w Imperium Rosyjskim. Wspierały też biednych oraz polskie parafie. Dziś świętowały w Toruniu swój jubileusz. Z jednej strony koncentrujemy się na dziękczynieniu Bogu, ale z drugiej strony pytamy Go, jak dalej nasza posługa ma wyglądać. Podkreśla siostra przełożona generalna zgromadzenia, siostra Janina Kierstan. W sanktuarium zgromadziło się około 300 sióstr z Polski, nie tylko. Każda dziękowała również za łaski, które otrzymały osobiście. Za dar mojego życia, no i za dar mojego powołania, chociaż też w domu rodziła się moja wiara, no i moje powołanie. Obecnie siostry koncentrują się na działalności wychowawczej w przedszkolach i zakładach opiekuńczo-resocjalizacyjnych. Prowadzą też domy dziecka oraz posługują w szpitalach. Teraz chcą też otwierać szkoły. To jest chyba, tak odczytujemy, duża potrzeba na dzisiejsze czasy, żeby to wychowanie było takie pełne, z uwzględnieniem tych wartości chrześcijańskich. Siostry posługują w Polsce, a także w Brazylii, na Ukrainie i Białorusi, w Gruzji, Rosji oraz w Rzymie. Od niedawna siostry są obecne również w toruńskim sanktuarium, które wybudowała rodzina Radia Maryja. Staramy się uczestniczyć w takich duchowych podwalinach sanktuarium, w tym, żeby ono żyło, żeby miało własnego ducha. Wyjątkowo piękną kartą historii zgromadzenia jest poświęcenie sióstr, które w czasie II wojny światowej ratowały żydowskie dzieci. W sumie zgromadzenie, jak obliczamy, uratowało ponad 750 osób pochodzenia żydowskiego. W większości były to dzieci. Siostry ukrywały w domach, w klasztorach swoich i urodzin też prywatnych. Siostry podarowały dziś toruńskiemu sanktuarium relikwie swojego założyciela.